Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. I to jest po prostu miazga. Mamy teraz taki cykl odcinków butów pożyczonych od jednego z lepszych kolekcjonerów w Polsce, Macieja Łowieckiego z Poznania. Maciej ma, no może nie jakąś kosmicznie dużą liczbę modeli, ale naprawdę jego modele są bardzo wysokich lotów. No i chyba to, ten obok Mercurial Talaria 365, które pokazywałem kilka odcinków temu, no to są jedne z najlepszych tutaj wisienek na torcie, czy też truskawek na torcie pohajtowemu, jeśli chodzi o buty. Prawdopodobnie z całkiem dużą dozą prawdopodobieństwa jedyna para w Polsce, z dużą, jeszcze większą dozą prawdopodobieństwa w takim stanie, no bo naprawdę są w stanie niezłym. Mamy tutaj, to jest dla Was pewnie nowinka, ciekawostka, bo but ogólnie rzecz biorąc był nawet w momencie, kiedy był dostępny, był bardzo rzadki, szczególnie w tej kolorystyce. Po pierwsze, bardzo szybko na pewno się sprzedał, no bo jest tutaj no, bardzo istotne nawiązanie do wersji boiskowej, co sprawiało, że one są bardzo atrakcyjne. Ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę wśród wielu kolekcjonerów na świecie pewnie brakuje im tego buta i daliby tutaj sobie rękę obciąć za ten model. Co to jest? To jest Nike Mercurial Vapor FS. Mercurial Vapor FS. Rozmiar tutaj widzimy 45. I teraz kiedy te buty były wypuszczone? Ano były wypuszczone na moje oko w tym samym momencie, kiedy pojawiła się druga generacja Vaporów, czyli Vapor 2. Musiały to być okolice roku 2002, może 2003. Kolorystyka chrom, tak jak już mówiłem, kilka tych chromowych kolorystyk było. Natomiast o ile są to buty już jednak w dużym stopniu różne od Vaporów boiskowych, no bo mamy tu troszeczkę inną konstrukcję, taką wchodzącą troszeczkę w typowy futsal, no a mimo wszystko też kolorystyką, wieloma elementami, tym, że jednak jakieś linie tu idą, w jakim miejscu jest znaczek, jakie jest usztywnienie pięty nawiązujące do tych boiskowych i podobne. Kolorystyczne nawiązanie, które jest tutaj bardzo istotne, bo buty te były dostępne też w innych kolorystykach. O, też wiem, że drugi kolekcjoner tymczasem z Katowic ma inną kolorystykę, no natomiast tutaj sam kolor robi bardzo dużą różnicę, czy jednak te są zdecydowanie więcej warte i się bardziej podobają. Kolorystycznie nawiązują oczywiście do Vapor 1 w kolorystyce Chrome Lime, w takiej samej, które były limitowaną edycją Vaporów na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Te buty, które z kolei są moją własnością, ja Wam pokazywałem kilka odcinków Tepy Talk temu, więc zajrzyjcie sobie na kanał, zobaczcie je, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Są to jedne z najbardziej pożądanych butów piłkarskich dla kolekcjonerów na świecie. No te zapewne też. No kolorystyka tutaj, jakby te buty nie były tam noszone nigdzie przez Ronaldo, a przynajmniej nie w jakiś tam sposób marketingowy, nie były promowane, no ale dla ludzi, którzy się znali, no to wtedy nawiązanie kolorystyczne dla nich było absolutnie jednoznaczne. Dobrze, jak tutaj te buty są zbudowane? Mamy tutaj syntetyczną cholewkę, materiał jest dokładnie taki sam, jaki mamy w oryginalnych Vaporach boiskowych. Tutaj wzmocnienie od przodu bardzo fajnie zrobione, tak dosyć agresywnie widocznie nachodzące, ale mimo wszystko przód tego buta nie jest jakiś przesadziście wysoki. Podeszwa zbudowana z kilku warstw materiału, tutaj we wśródstopiu bardzo mocno schodzące do środka, wgłębione, wklęśnięte, tworzące tutaj taką ewidentną lukę, szparę, dziurkę i pewnie przylegające bardzo ładnie w tej wewnętrznej części do stopy tutaj, co jest istotne. Dziurki, pod którymi przebija zielony materiał, którym jest obszyte wnętrze. Proszę, tak to wygląda. Co ciekawe, niektóre dziurki są na wylot, faktycznie, bo jeśli zajrzymy od tej wewnętrznej strony, nie wiem, czy tutaj w kamerach widzicie, to widzicie, że na wylot, a gdzieniegdzie po prostu jest ta zieleń. Bardzo fajnie to wygląda z pomysłem. Dziurki mamy też na języku. Język jest zrobiony dokładnie tak samo, jak to jest w korkach. Troszeczkę mam wrażenie, że tutaj w wersji korkowej, to też zobaczcie sobie na poprzednim filmiku, tutaj mieliśmy R9, natomiast tu nie mamy. No zmienił się sposób tutaj, w jaki zrobiono tą tylną część buta w stosunku do korków, bo tutaj mamy wkoło siateczkę, bardzo fajnie pokazującą nam ten kolor, który jest w całości wnętrza buta. Nike Frame, nie wiem na czym polegał ten system, o co tutaj chodziło, na pewno o coś tam chodziło, już po prostu za dużo lat minęło, bo model ten ma z jakieś, ile to wychodzi?
No, z 17 lat, 16-17 będzie miał. Powiem Wam, że gdyby one były teraz wypuszczone, no to absolutna sensacja. Jakościowo na pewno byłby to but, który staje w szranki również z najwyższymi modelami obecnymi. Niestety tutaj nie mogę Wam powiedzieć, jak się gra, bo no niestety nigdy nie miałem, też nie mam. Jest to jeden z takich butów, które w mojej kolekcji się nie znajdują. No zresztą halówek jest zdecydowanie mniej, bo na tej hali trochę mniej się gra, natomiast gdybym miał okazję kupić, no to na pewno bym chciał, a w zależności od ceny to bym się zastanawiał, no bo na pewno takie buty są sporo warte. Oczywiście ja bym musiał mieć w swoim rozmiarze. Absolutnie piękna sprawa, no niesamowicie mi się podobają, bardzo, bardzo rzadki but. Pamiętam w przeszłości, jak tam jeszcze powiedzmy byłem dzieciakiem, parę osób je tam miało, gdzieś w telewizji się widywało, no mega, mega zazdrość, tak jak i teraz, kiedy robiłem już zdjęcia, bo pokazywałem paru osobom, że takie buty mi się tutaj w redakcji pojawiły, no to tak świetnie to światło się tutaj odbija w kamerach, mam nadzieję, że również to widzicie, jak sobie tutaj tak obracam. Dobra, mam wrażenie, że niewielu w ogóle wiedziało, że taki but jak Vapor FS istniał. Są to naprawdę takie złote czasy, jeśli chodzi o Nike. Nike ogólnie wiadomo, że w dosyć dobrej formie zazwyczaj jest, ale te buty no absolutnie ikoniczne. I też jak gdzieś tam powrzucam na neta, to pewnie ludziom z zagranicy się przypomną, że takie w ogóle były. No więc bardzo fajna zabawa, mieć je w ogóle w ręku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane, może sam znajdę. Jeśli ktoś z Was gdzieś tam ma pochowane takie starsze modele, to podeślijcie, może są one ciekawe, może chętnie bym pożyczył, podjechał nawet do Was, czy coś w ten deseń. Jeśli mieliście te buty, macie jakieś wspomnienia, to bardzo chętnie usłyszę o nich w komentarzach, więc dawajcie. Ciekaw jestem, ile spośród oglądających w ogóle wiedziało, że ten model istniał, ilu je pamięta, a dla ilu to jest zupełna nowość i jak Wam się podobają. Mam wrażenie, że gdybym powiedział, że to są buty, które za chwilę Nike wypuści, no to każdy by uwierzył, bo po prostu wyglądają tak fajnie, że równie dobrze teraz mogłyby się pojawić. Dzięki bardzo za oglądanie filmiku, dziękuję Maciejowi za pożyczenie butów i zapraszam na kolejne, w których również będą całkiem ciekawe modele. Pozdrawiam.